słowo kucharz oznaczało kogoś, kto nie chciał się uczyć i po prostu poszedł w ten zawód, a jak się idzie na studia, to znaczy, że chce się być kimś, no. Na szczęście te czasy już minęły i w tej chwili po prostu pasja jest tym, co dyktuje nam, czy będziemy w danym zawodzie dobrzy, czy po prostu mierni i robimy to, bo nie mamy na siebie pomysłu. Bonjour! Hola! Hello! Cześć i czołem! Buongiorno! Buongiorno! A, sorry. W szóstym odcinku podcastu Natalia Jażdebska. Magdalena Kamanin. W dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy sobie o szeroko pojętej kuchni, więc mamy nadzieję, że wasze żołądki są chociażby do połowy pełne, a jak nie, to szybka jajeczniczka i jedziemy. My już tutaj w naszym duecie trochę zjadłyśmy. Tak, zamówiłyśmy kilka potraw, żeby było nam łatwiej mówić o kuchni i zjadłyśmy bruschettę, ceviche, penne, prosciutto, tagliatelle i na sam koniec gnocchi. A nie zapominajmy, że na stole była też paella, fajita, tortilla de patatas. A na podwieczorek zamówiłyśmy pizzę. Jaką pizzę? Margheritę. Właśnie, to jest bardzo ważne. Przedstawiłyśmy wam teraz kilka takich nazw dań, w których my Polacy, Polki najczęściej popełniamy błędy i my same do tej pory mówiłyśmy margarita. A się okazuje, że to margarita. Także to w ramach takich włosko-hiszpańskich ciekawostek. Kiedy zastanawiałyśmy się, o czym będziemy mówić we wstępie do tego odcinka, odcinka, w którym rozmawiamy o kuchni, o kulinariach, przychodziło nam do głowy tak dużo pomysłów. Okazało się, że ten temat jest tak niezwykle obszerny, że tak naprawdę mogłybyśmy zrobić o tym osobny podcast na 59 odcinków. Dlatego postanowiłyśmy to bardzo mocno skrócić i opowiedzieć wam dzisiaj o swoich doświadczeniach, również w mikroskali, i o jakichś takich przemyśleniach, chociażby takich, że jedzenie ze wszystkich potrzeb fizjologicznych człowieka pełni wiele różnych funkcji, ma bardzo dużo znaczeń. Oczywiście poza samym zaspokajaniem głodu, czyli jednym z fundamentów egzystencji, spożywanie potraw jest przyjemne, nie ma co tutaj dużo ukrywać, lubimy to. Oczywiście mówię bardzo generalnie, nie będę wchodzić w jakieś szczegóły. Jedzenie jest też bardzo silnie związane z kulturą, z polityką, z geografią, z turystyką, z szeroko pojętym marketingiem. To prawda i w zasadzie nie ma dnia, żebyśmy nie myśleli i nie rozmawiali o jedzeniu, o tym, gdzie kupimy składniki na kolację, co przyrządzimy, gdzie i z kim ją zjemy. Czasami posiłki spożywamy po prostu dlatego, że jesteśmy pomiędzy jedną czynnością a drugą i musimy coś zjeść. Ale z drugiej strony bardzo często jest tak, że posiłki mają dla nas ogromne znaczenie. I wtedy przygotowujemy piękną zastawę, otwieramy wino, skupiamy się przede wszystkim na emocjach. I o emocjach też będzie ten odcinek w pewnym stopniu, dlatego że przy jedzeniu zacieśniamy więzi z innymi ludźmi i ważne, a w zasadzie chyba najważniejsze jest to, z kim te posiłki spożywamy. I wydaje mi się, że jedzenie ma dla nas też tak wyjątkowe znaczenie, ponieważ ta pamięć węchowa zupełnie nie ulega zmianie w ciągu naszego całego życia. I stąd też na zawsze pamiętamy smaki zupy naszej mamy czy babcinych pierogów z naszego dzieciństwa. No i w sumie, Natalio, teraz chyba przyszedł czas, żebyś powiedziała, jakie są twoje kulinarne wspomnienia z dzieciństwa. Ojeny, moje wspomnienia kulinarne z dzieciństwa są bardzo ograniczone. W zasadzie można bardziej mówić o tym, czego nie jadłam, niż o tym, co jadłam. Moją główną potrawą, którą spożywałam, był chleb z pomidorem, ale tylko z pomidorem. I jak byłam mała, to było tak postrzegane jako coś bardzo dziwnego, że jak to chleb z pomidorem, a gdzie szynka i ser? Dziwne. Aż do momentu, kiedy wybrałam się na Półwysep Iberyjski i się okazało, że tam pan con tomate, chleb z pomidorem, to jest ulubione śniadanie i można to też zamówić w barze czy w restauracji. Tak podejrzewam, że skoro ja nie lubiłam jeść, to ty zapewne miałaś zupełnie odwrotnie. Tak, no, Natalia to wnioskuje po tym, że siedzę właśnie w rozpiętych spodniach, ale
dlatego, że jest mi po prostu wygodnie. I obok leżą dwie drożdżówki. Nie moje, bo moje już zjadłam. Tak, prawda. Tak, ja zawsze bardzo lubiłam jeść, lubię jeść, nie ukrywam tego, nie wstydzę się. Ale uwaga, jako dziecko uwielbiałam jeść szpinak na przykład. Dlatego bardzo. Dzisiaj, bo to o tym jeszcze nie powiedziałyśmy. O właśnie. Oprócz rozpiętych spodni masz też na sobie... koszulę taką bardzo w szpinakowym kolorze. Po prostu nie zdążyłam się przebrać po całym dniu, bo jest dzisiaj bardzo późna pora. I po prostu tak. Jestem bardzo zielona dzisiaj. Wege. Ja natomiast, jak już jesteśmy przy naszej garderobie, to ja jestem w dresie, jakby ktoś pytał. Więc jak słuchacie nas... po drożdżówkach. Jak słuchacie nas w dresie, to też jest okej. A nawet bardzo dobrze. No dobra, ale wracając do tematu naszego. No to jak lubiłaś jeść, to no zazwyczaj jest tak, że z jedzeniem wiążą się jakieś żenujące historie. Czy ty też taką masz? W zasadzie jest to jedna historia. Może dzisiaj z mojej perspektywy osoby dorosłej nie jest ona tak żenująca, jak wydawało mi się to 20 lat temu. A mianowicie jest to tak naprawdę bardzo tragiczna historia. Z happy endem, ale bardzo tragiczna. Mając bodajże 13 lat, byłam na obozie harcerskim i bardzo podobał mi się pewien chłopak. Karol, jeśli tego słuchasz, pozdrawiam ciebie. My harcerze zawsze przed spożyciem posiłku wstawaliśmy i śpiewaliśmy piosenki. I kiedy tak staliśmy i śpiewaliśmy tę piosenkę, kątem oka zobaczyłam, że Karol, który był w innej drużynie, wchodził akurat na stołówkę. I to było ułamki sekund. Ja patrzyłam na niego, śpiewałam i jednocześnie, naprawdę to się działo bardzo szybko, myślałam, żeby siadając nie potrącić menażki, czyli takiego naczynia, w którym mieliśmy posiłek, tam był jakiś kotlet z sosem na pewno, ziemniaki i coś, żeby tego nie potrącić i na siebie nie wysypać, nie wylać. I oczywiście usiadłam i to wszystko poleciało na mnie. Ale i wtedy czułam się strasznie zażenowana, że on, ta moja prawie miłość życia, no bo już ze sobą rozmawialiśmy, zaraz pewnie by mnie poprosił o chodzenie, zobaczył moją niezdarność i te ziemniaki w ogóle wszędzie, we włosach. I to było okropne, no wywarło to taką traumę, takie piętno na mnie, że od tej pory już nigdy przy żadnym chłopaku nie wylałam na siebie sosu z ziemniaków i z kotletów. Ale czy ta historia potoczyła się dalej? Właśnie tak, bo przez całe 2 tygodnie byliśmy parą. Jest mega happy end. Co więcej, Karol... Przez cały obóz byliśmy parą. Wow. Co więcej, Karol po 20 latach był na moim ślubie. Ale nie był moim mężem, ale przyjechał jako gość. Więc ja uważam, że super historia i to, co nam się kiedyś mogło wydawać żenujące, wcale nie jest. A poza tym jedzenie to jest tak naturalna rzecz, że nie wstydźcie się 12-letniej dziewczyny, jeśli dojdzie do jakiejś wpadki z ziemniakami. Spoko. W zasadzie chyba z perspektywy osoby dorosłej to zazwyczaj te wpadki są odbierane właśnie w taki bardzo pozytywny sposób. No tak. Naszą i waszą bohaterką jest dzisiaj szefowa kuchni i właścicielka restauracji Malika i machina Eats and Beats w Trójmieście. Jest to Polka urodzona i wychowana w Algierii, kraju ciepłym, słonecznym, pełnym przypraw i aromatów. W związku z czym harmonijnie łączy egzotykę kuchni Magrebu, w której się wychowała, z polskimi najlepszymi produktami. Przy tym fascynują ją podróże kulinarne i kuchnia z całego świata. Bardzo ważne są dla niej przyprawy, które sklasyfikowała i opisała w swojej książce. Zajmuje się też filologią kulinarną, poszukuje źródeł nazw, przepisów i smaków. I chociaż, jak dowiecie się z naszej rozmowy, droga do zawodu szefowej kuchni była dla niej zupełnie nietradycyjna, i to może też Was zainspiruje, bo bardzo szybko pasja rozwinęła się w wielki sukces. Ewa Malika Szyc-Juchnowicz, czyli finalistka pierwszej polskiej edycji programu telewizyjnego Top Chef i drugiego programu Gotuj o Wszystko. Przez GoMiO dwukrotnie nominowana do nagrody Kobieta Szef Kuchni. Oraz laureatka Hermesa 2017 w kategorii Osobowość Roku w gastronomii. Zapraszamy Was na odcinek. Proszę wymienić swoje 3 zalety, które...
pomagają pani w wykonywaniu pracy? Kreatywność, na pewno na pierwszym miejscu. Empatia, która pomaga mi dogadać się z zespołem. I wiedza, którą myślę muszę mieć, żeby móc to wszystko razem połączyć. To teraz dla kontrastu proszę podać trzy wady, które na co dzień przeszkadzają w wykonywaniu tego zawodu. Na pewno empatia jest jedną z tych wad, jednocześnie jak i zaletą, ponieważ sprawia, że czasami muszę robić coś za kogoś tylko dlatego, że ten ktoś wpłynął na to, żeby mi go było szkoda i muszę go puścić do domu na przykład. Jestem bałaganiarą, myślę. Ciężko jest mi dbać o porządek w kuchni. Może gadulstwo, bo bardzo lubię dużo mówić i lubię rozmawiać ze swoim zespołem. Często ich zagaduję i powoduje to, że mogliby zrobić coś szybciej, a przez to, że gadamy na różne tematy, bardziej i mniej gastronomiczne, to gdzieś gubi się porządek dnia. Okej, to mamy trzy i zaliczamy. Dobrze, dzięki. A jaki etap w pani karierze zawodowej wspomina pani jako najtrudniejszy? Najtrudniejszy był chyba ten moment, kiedy zmieniałam akurat zawód, bo sama ta decyzja, że postawić wszystko na jedną kartę i przestać uczyć, no to jeszcze cały czas był ten czas, kiedy jak ja powiedziałam swoim znajomym, że będę gotować, to oni popukali się w głowę i jak to będziesz przy garach stała, oszalałaś, nie po to robiłaś magistra. Więc to był taki chyba najtrudniejszy moment i bardzo mi wtedy pomógł mój mąż, który po prostu uwierzył w to, że to jest coś, co mnie uszczęśliwi i też pomogła mi w tym niska pensja nauczycielska, bo wiedziałam, że nie będzie to miało uszczerbku dla budżetu domowego. To kolejne pytanie. Już dzisiaj na tym etapie pracy, w jaki sposób musi się pani doszkalać na co dzień, żeby utrzymać się przy tym zawodzie? To, co w tej chwili mnie najbardziej pomaga, oprócz tego, że cały czas kolekcjonuję i staram się czytać książki, ale tak jak mówiłam, nie mam na to tyle czasu, co kiedyś, ale to, co najbardziej mnie w tej chwili uczy, to po prostu różnego rodzaju imprezy kulinarne, gastronomiczne, w których uczestniczę, gdzie spotykam innych szefów kuchni, kucharzy. Uczestniczę też dużo w różnych konferencjach gastronomicznych. To bardziej pomaga mi z kolei w tej drugiej stronie, czyli restauratora, w jaki sposób prowadzić współcześnie biznes gastronomiczny. Kim jest restaurator czy restauratorka, a kim jest szefowa kuchni? Wydaje mi się, że tak. Restaurator to jest osoba, która jest właścicielem restauracji, tak? Taka jest podstawowa definicja, która zna każdy element tej restauracji i potrafi współpracować z całym zespołem, zarówno frontu, jak i kuchni w restauracji i wie na temat całego zespołu i konstrukcji swojej restauracji wszystko. To restaurator decyduje o ostatecznym kształcie i pomyśle na swoją restaurację. To on robi rekrutację, to on zatrudnia szefa kuchni i tym samym on nadaje ton temu, w jaki sposób kuchnia będzie ostatecznie wyglądała. Jednocześnie trudną rolą restauratora jest to, żeby nadać pomysł swojemu lokalowi, a jednocześnie popuścić w tym momencie wodzę i oddać tą kuchnię w ręce szefa kuchni, który powinien być autonomiczny w jakiś sposób i mieć on bezpośredni wpływ na to, co na co dzień jest w tej kuchni podawane w restauracji. Natomiast szef kuchni to jest osoba zatrudniona przez restauratora, który jest właścicielem. Musi dogadać się z właścicielem, jeżeli chodzi o kierunek, w jakim ma tworzyć i kreować swoje dania. Na co dzień kierować zespołem, tworzyć dania, jednocześnie pamiętając o całej papierkowej stronie przedsięwzięcia i finansowej przede wszystkim, czyli pilnować food costów, co jest o wiele mniej romantyczne niż kreowanie dań. I co najczęściej właśnie stoi w oporze z właścicielem, który jeżeli nie rozumie, w jaki sposób myśli szef kuchni i jeżeli te dwie osoby z zespołu nie są w stanie się dogadać, no to w tym momencie restauracja niestety leży i kwiczy. No i właśnie tak idąc od tego, co było kiedyś. Wiele dorosłych osób od dzieciństwa mówi, kiedyś będę tańczyć, albo znaczy dochodzi mi o to, że te dorosłe osoby od zawsze wiedziały, co będą robić. A czy tak było w pani przypadku? Czy od dzieciństwa wiedziała pani, że będzie pani gotować? Czy może ta początkowa droga zawodowa wyglądała trochę inaczej? Niestety nie, jestem tym smutnym przypadkiem, który nie wiedział, co będzie robić, jak będzie dorosły.
jako dziecko, wtedy kiedy właśnie małe dziewczynki mówią, będę baletnicą, albo będę nauczycielką, albo nie wiem, będę jak mama, będę lekarzem, to ja wtedy przede wszystkim byłam ogromnym niejadkiem, więc o kuchni to nie mogło być mowy. Myślę, że dużo rzeczy mnie interesowało, ale jednocześnie miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo i największym, chyba najbardziej przerażającą rzeczą było to, że w ogóle kiedyś będę musiała być dorosła. Więc nie, w tym wieku nie myślałam. Potem, kiedy przyszedł już ten czas na decyzję, to w dalszym ciągu nie byłam przekonana, co tak naprawdę mnie kręci. Gotowaniem się zajmowałam od wczesnych takich swoich lat, wtedy jak na tamte czasy naprawdę wczesnych, bo tam miałam 14 lat, jak trochę przejęłam stery kuchni domowej, trochę z musu. I po prostu nie myślałam o tym, że mogę być kucharzem. Poza tym też czasy się zmieniają. W tej chwili zawód kucharz jest zawodem ciekawym, kreatywnym, postrzeganym często prawie jak taki artyzm. Mnóstwo jest kucharzy celebrytów i to są zupełnie inne lata. I wtedy, kiedy ja w latach 90. zaczęłam kształtować swoją ścieżkę zawodową, myślałam o przyszłości, kiedy słowo kucharz oznaczało kogoś, kto nie chciał się uczyć i po prostu poszedł w ten zawód. A jak się idzie na studia, to znaczy, że chce się być kimś. No. Na szczęście te czasy już minęły i w tej chwili po prostu pasja jest tym, co dyktuje nam, czy będziemy w danym zawodzie dobrzy, czy po prostu mierni i robimy to, bo nie mamy na siebie pomysłu. Pisała pani, że wyrosła pani na kuchni francuskiej, no ale Algieria właśnie, kuchnia Magrebu, kuchnia północnoafrykańska, kuchnia arabska. Te pojęcia gdzieś się przewijają, kiedy myślimy o tym regionie. Czym te kuchnie tak naprawdę się... Co jest w nich tożsame? Czym one się różnią? Jak je właśnie tak klasyfikować? Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Algieria jest jednym z tych krajów, które należy do krajów Magrebu. Magreb, czyli kraje zachodzącego słońca, północno-zachodnia Afryka, to jest zupełnie taki, zupełnie, a jednocześnie niezupełnie oddzielny twór od całej reszty, jeżeli chodzi o szerokie pojęcie kuchni arabskiej. Dlatego, że oczywiście Arabowie, którzy najechali ten region świata, mieli bardzo mocny wpływ, zostali tam do dziś, więc siłą rzeczy jest to kuchnia arabska, ale jednocześnie Magreb jako region świata miał zawsze swoich rodzimych mieszkańców, tożsamych dla tych ziem, Berberów. Berberowie jako autochtoni oczywiście byli najeżdżani, to był bardzo prosty naród, plemiona tak naprawdę różne, bo tam są Tuaregowie, Kabylowie, no też różne mniejsze plemiona, mają swój własny język, swój własny alfabet, są cały czas bardzo ważnym elementem tej kultury, tego regionu. No oczywiście mieli jakąś swoją bardzo prostą, niewyszukaną kuchnię, gotowali na ogniu, bo mówimy o latach jeszcze przed nawet ukształtowaniem Cesarstwa Rzymskiego. Pierwszym właśnie ich najeźdźcą byli Rzymianie, bo faktycznie to był taki rejon nawet nażywany przez Rzymian spichlerzem Rzymu, bo bardzo dobre tereny tam były pod plantacje właśnie pszenicy twardej, pod takie rzeczy, które są w kuchni dzisiejszej włoskiej, też funkcjonują do dzisiaj. Rzymianie wprowadzili do tej kuchni wino, winorośle, więc do dzisiaj wino, którego się można napić w Maroko, nawet niektóre są całkiem zacne, trunki, to jeszcze pochodzą te winorośle właśnie z tego okresu najazdów rzymskich. No i drugą bardzo, bardzo ważną, taką emblematyczną rzecz dla kuchni właśnie Magrebu, czyli glinę. No, rzymski garnek wziął się z tego, że właśnie ta glina funkcjonowała, zaimplantowana w rejonie właśnie Maroka, Algierii, Tunezji, dała tagine. Czyli coś, co jest naczyniem do dzisiaj funkcjonującym i z czym się kojarzą pocztówki z tamtego regionu, pochodzi z czasów rzymskich. Do tego doszły potem najazdy arabskie, Rzymianie wrócili do swoich miejsc, natomiast no, tam to wtedy doszły przyprawy, różnego rodzaju produkty przywiezione z Azji, począwszy od przypraw, ale też bakłażany, marchew, no dużo różnych rzeczy, które wcześniej tam po prostu nie rosły, one zostały przywiezione i funkcjonują do dzisiaj. I to jest to, co odróżnia kuchnię arabską od kuchni Magrebu, tak? Na kuchnia francuska, no kuchnia francuska to już bardziej współczesne czasy, kolonizacja, długa kolonizacja, bo to przecież ponad 180-190, chyba dwa lata akurat w Algierii trwała kolonizacja. No i moje dzieciństwo to były czasy, kiedy jeszcze tych Francuzów było bardzo dużo, bo to były pokolenia przecież, które tam się urodziły, wychowywały i niełatwo im było opuścić ten region świata, mimo że było bardzo krwawe to przejęcie, taka była rewolucja, która naprawdę dużo żyć pochłonęła, ale jakimś cudem dużo Francuzów tam jeszcze po prostu zwyczajnie zostało, funkcjonowało i ta kuchnia była obecna. A czy dania, które są w karcie pani restauracji, to są przepisy, z którymi stknęła się pani w dzieciństwie, mieszkając w Algierii, czy to są już jakieś nowości, które pani obecnie studiuje, myśląc o kuchni północnoafrykańskiej?
Malinki. W tej chwili w Malince zrobiliśmy taką historię, że łączymy bardzo wiele z tych, znaczy odpowiedź na to pytanie byłaby bardzo, musi być bardzo kompleksowa. Kuchnia Maliki dzieli się tak jakby na dwie części. Jest kuchnia taka typowa etniczna i ona bardzo mocno jest osadzona na tym, co ja sobie w głowie zostawiłam jako dziecko, zaznaczam, nie jedzące za bardzo. Ale no wiadomo, że tą kuchnię charakteryzują tażiny, kuskusy, mergezy, czyli takie kiełbaski, różnego rodzaju pasty warzywne i sałatki warzywne. Wiadomo, że w takich krajach jak Algieria, Maroko i w ogóle cały Maghreb gotują głównie kobiety. To też często jest problem, dla którego na przykład my jadąc tam na wakacje niekoniecznie doceniamy tą kuchnię, bo kuchnia restauracyjna w tych krajach no to jest trudna rzecz, bo tam się gotuje głównie pod turystę. Bo po prostu tak Arabowie czy Berberowie jedzą po prostu w domach, w swoich własnych mieszkaniach i gotują im żony, mamy, całe rodziny. To jest taki tradycyjny cały czas system funkcjonowania, a restauracje powtarzają w kółko te same dania. W każdej restauracji jemy jakiegoś tam tarzina z kurczakiem czy coś. Czyli jak ktoś jest takim kulinarnym turystą, to lepiej, żeby nie jechał do Maroko, tylko po prostu wpadł do Gdyni. Ja tak polecam. Ale może też do mnie się skierować. Mam kilka adresów, które mogę polecić, jeśli chodzi o restauracje, bo są takie perełki. Oczywiście można je znaleźć, ale nie jest to proste. Mhm. A teraz tak wracając całkowicie do korzeni tego, jak zostać kucharzem czy kucharką, szefową kuchni. Mhm. Jeżeli ktoś dzisiaj decyduje się na taki zawód, co trzeba zrobić? Jak zacząć? Dojść do tego, żeby być kucharzem jest łatwo i prosto. W sensie takim, że możemy oczywiście pójść tradycyjną metodą, czyli pójść do szkoły gastronomicznej. Te szkoły są, funkcjonują. Od lat tak naprawdę dla nas kucharze niestety mają ten sam tryb nauczania i ten sam sposób nauczania. Czyli za mało taki praktyczny, za bardzo teoretyczny. I to jest coś, co powinno się zmienić, żeby te szkoły naprawdę dawały podstawę młodym ludziom do tego, żeby uwierzyli w to, że zawód kucharza może być ciekawy, fajny, kreatywny i żeby wychodząc ze szkoły naprawdę już mieć podstawę do tego, żeby być po prostu profesjonalnym kucharzem. Mhm. To jeszcze myślę trochę musi potrwać. Cały czas w Polsce nie ma niestety studiów wyższych dla zawodu kucharza, co na świecie, w takich krajach, które mają rozwiniętą gastronomię, jak Francja, Wielka Brytania, funkcjonuje od lat i osoby, które są szefami kuchni, mają po prostu dyplom uczelni wyższej. Bo tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, być kucharzem to nie tylko znać technikę, ale też mieć po prostu szeroką wiedzę gastronomiczną. Oczywiście są takie znane szkoły jak Cordon Bleu czy Culinary Institute of America w Nowym Jorku. No ale to są bardzo kosztowne rzeczy, na które stać naprawdę wybrańców i trzeba jeszcze mieć tą motywację, żeby tego dokonać. Natomiast no my w Polsce tak, czyli idziemy do gastronomika, jeżeli to przetrwamy z radością, a jest to zawód bardzo ciężki, więc jeżeli do tego nie dołączy pasji, no to ja nie daję szans. Każdy zawód ma wpływ na nasze życie, tak? Ale jednak są takie zawody, które pozwalają nam wyjść, 8-16, zamknąć i zająć się czymś zupełnie innym. Mhm. W przypadku kucharza, nawet szeregowego, no nie jest to możliwe, bo pamiętajmy, każdy o tym wie, że kucharz pracuje dużo więcej godzin niż tradycyjny sposób, tak, pracy. Weekendy, święta, to wszystko są dni pracujące u nas, zwłaszcza te weekendy, bo jeszcze można trafić na taką restaurację jak Malika, która święta jest zawsze zamknięta. Więc wracając do tego systemu nauczania, to jest ten pierwszy krok, ale mnóstwo osób jednak idzie taką drogą, jak ja na przykład poszłam. Jest mnóstwo kucharzy, szefów kuchni, którzy tak doszli do tego zawodu zupełnie od drugiej strony. Tak trochę na własną rękę. Tak trochę na własną rękę, tak trochę wbrew regułom, bo z kolei ci kucharze, którzy mają to wykształcenie gastronomiczne, dopiero po jakimś czasie, już teraz może minęła, bo na początku był taki problem, że wielu z nich no, uważało, że jest to takie przekroczenie rogu, takie trochę reguł, takie trochę byle co, no jak można nie być po szkole i teraz uważać się za kucharza, no nie można tak zrobić. A jednak ja uważam, że jest to całkiem niezła droga, bo daje nam o wiele szersze horyzonty i możliwości. Może niekoniecznie, ja nie mówię, że taka droga jak moja jest najlepsza, bo ona chyba mimo wszystko trochę mi zabrała czasu, bo ja zanim zaczęłam gotować w kuchni, to przez 10 lat uczyłam, zajmowałam się tłumaczeniami, uczyłam w szkołach różnych francuskiego.
Co mi to dało jako, dzisiaj jako kucharzowi? Dało mi to bardzo szeroki sposób patrzenia. Dało mi to lata, kiedy miałam czas na podróżowanie, na smakowanie, na poznanie bardzo różnych kuchni, na czytanie ogromnej ilości książek o kuchni, bo to zawsze była moja pasja i ja całą swoją wiedzę, którą mam, miałam teoretyczną, którą potem przekułam dopiero na wiedzę praktyczną, jednak pozyskałam właśnie w tym okresie. Ja w tej chwili, jak już gotuję, to mam o wiele mniej czasu na rozwijanie tej strony takiej teoretycznej swojej wiedzy niż kiedyś. Bo potem, jak zaczęłam gotować i stanęłam ramię w ramię z kucharzami, którzy od lat już gotują, to czułam, że może technicznie, może tej cebuli tak szybko nie siekam jak oni, natomiast wiedzę mam często o wiele większą. I może fantazję, bo ta otwarta głowa tak od razu mi się skojarzyło, że wpływa na to, że mamy jakiś taki inny kierunek, swój własny. Jest to coś, co mi pomaga nawet teraz, w tej chwili, bo na przykład w aktualnej malice, którą od czerwca tutaj prowadzę, wymyśliliśmy sobie, że co miesiąc podróżujemy w inny zakątek świata, czyli mamy tą kuchnię etniczną Magrebu, która funkcjonuje w codziennej karcie, a oprócz tego jest wkładka, gdzie co miesiąc przenosimy się do innego kraju. A skoro jest tak, to wszystko takie intensywne u was w restauracji, czy dochodzi jakieś do takich spięć w kuchni pomiędzy panią a kucharzami? No bo to jednak są emocje, to jest presja czasu. Emocje są zdecydowanie, ale te emocje właśnie są raczej dobre, bo znaczy ja w ogóle nie jestem typem człowieka i szefa kuchni, który krzyczy w jakikolwiek sposób wymusza cokolwiek na swoich ludziach. Wydaje mi się, i raczej to potwierdzą wszyscy, którzy ze mną pracują, że mną cechuje, że cechuje mnie dosyć duża doza empatii w ogóle, aż za duża. Bo z kolei część kucharzy i również w moim zespole znajdują się tacy, uważają, że być kucharzem, szefem kuchni, to trzeba wszystko twardą ręką tam. Ja szczerze, jeżeli już coś dochodzi do takiej sytuacji, że nie wiem, wypuszczono jest na salę jakiś tak zwany babol, mówiąc kolokwialnie, no to moja reakcja jest zazwyczaj taka, że by sobie wyobrazić, że podajemy to swojej ukochanej osobie, swojej mamie, komuś bliskiemu, czy też byśmy to wydali. Ja lubię, jak zespół ze mną współpracuje, nie lubię być nad nim na zasadzie siły, ja lubię być autorytetem i wierzę, że tym autorytetem jestem, ale nie potrafię i nie chcę w jakiś sposób wywierać presji przez krzyk, czy jakieś podniesienie głosu w ogóle i takie zawstydzanie kogoś tym, że jestem wyższa rangą, więc mi wolno, a tobie nie. Chciałam się zapytać, bo bardzo mnie to też interesuje, jak łączy pani te funkcje, to znaczy bycie szefową kuchni i właścicielką restauracji, bo pamiętam, jak dzwoniłam do pani, żebyśmy się umówiły na naszą rozmowę, to powiedziała pani, że właśnie siedzi przy fakturach. I tak myślę, jak to jest, że trzeba no, tyle rzeczy jednak ze sobą łączyć, a doba ma 24 godziny. Jak to pani robi? W malice mojej pierwszej, która miała 10 stolików i która była jednak małą restauracją, gdzie miałam zatrudnionych w sumie 10 osób, to było o wiele łatwiejsze. I tam nie miałam menadżera, robiłam wszystko sama od A do Z, zajmowałam się tak samo na tyle, na ile umiałam, marketingiem, zarządzaniem, gotowaniem, tworzeniem. Fakt, że nie wzięłam sobie wtedy na głowę tworzenie co miesiąc jeszcze karty nowej, ale jednak też i tak były dania dnia i zmienna kuchnia. Wracając do pytania, jak łączę to wszystko? Tu w Malice w tej chwili, no to już jest za duży organizm, za duży zespół, żeby móc to tak tylko na swoich własnych barkach trzymać. I tutaj już musiałam się odnaleźć w większy zespół, no i przede wszystkim menadżera. I znalazłam Macieja, właściwie on mnie znalazł, więc znowu miałam mnóstwo szczęścia, bo pojawił się zupełnie znikąd, jeszcze kiedy nie szukałam człowieka. Menadżer to jest takie wielkie słowo, tak? Co się pod nim kryje, żeby to nie była taka osoba pusta, która po prostu wykonuje jakieś mechaniczne czynności. Ta osoba musi naprawdę oddać swoje serce trochę też tej restauracji, mieć poczucie, że to jest jego miejsce i dopiero wtedy to może spełnić swoje zadanie i swoją rolę. I Maciej właśnie taką osobą jest, także jestem bardzo szczęśliwa. A jak to jest, że kucharze o różnych doświadczeniach, różnych umiejętnościach, pochodzący z różnych miejsc, gotujący różną kuchnię, stają w jednym konkursie? Jak to w ogóle jest możliwe? I tutaj nawiązuję do programów telewizyjnych, w których wzięła pani udział, z wielkim sukcesem też. Po pierwsze, skąd pomysł na to, żeby wziąć udział w takim konkursie i jak to się odbywa? Jak to jest możliwe, żeby porównywać różnych kucharzy? To ja może zacznę od tego pomysłu. Pomysł to wziął się bardziej właśnie z tych czasów, kiedy ja nie byłam kucharzem, kiedy byłam odbiorcą przede wszystkim tego rodzaju programów. Bo ten najważniejszy dla mnie program, czyli Top Chef, on przez lata już funkcjonował za granicą.
Najbardziej znana była edycja oczywiście amerykańska. Jak po prostu oglądałam z zaciekawieniem takim czysto hobbystycznym kiedyś. Potem już zaczęłam pracować w kuchni, więc go oglądałam z zaciekawieniem już bardziej technicznym i jak to w ogóle wygląda. I mówiłam sobie zawsze, że gdyby taki program był w Polsce, to ja na pewno bym chciała w nim wystąpić. I pierwszy się pojawił MasterChef, w którym nie mogłam wystartować, bo byłam już wtedy zawodowym kucharzem. A w MasterChefie mogą startować tylko osoby niezwiązane profesjonalnie z kuchnią. No i potem pamiętam, otworzyłam właśnie Malikę, to był 2013 rok. Tak jak w przypadku każdego otwarcia nowego, to byłam cały czas non-stop w pracy i miałam bardzo mało tych dni wolnych. I był taki jeden dzień, kiedy moja córka, wtedy o wiele jeszcze młodsza, mówi: mama, byśmy tak usiadły na kanapie, pooglądały film jak kiedyś. I włączyłyśmy sobie telewizję i leciała reklama właśnie castingu Top Chefa. I ja stwierdziłam, że to jest znak, że ja właśnie usiadłam na tej kanapie w tym momencie, kiedy leciała ta reklama castingu. Znowu ta gwiazda. Mówię, piszę na ten casting. No i napisałam i się faktycznie dostałam. No i nie najlepszy timing z jednej strony, no bo zupełnie nowo otwarta restauracja, która, tak jak mówiłam, na tej trudnej ulicy Świętoniańskiej, jeszcze taka dziwna kuchnia. Wtedy jak mieliśmy hummus w karcie, to trzeba było każdemu tłumaczyć, co to jest, tak? A teraz w każdej Biedronce jest hummus. No więc właśnie, jest to zupełnie, no parę lat, a jednak zupełnie inna rzeczywistość pod tym względem. No i problem był taki, że ja wiedziałam, że wejdę w ten program i no, że zostawiam swoich kucharzy, jednak cały czas bardzo świeżych w temacie samych. No i wyjeżdżałam i mówiłam: słuchajcie, nic się nie martwcie, max tydzień i wracam. No i okazało się, że doszłam do finału, więc zajęło mi to o wiele więcej czasu niż się spodziewałam. Dało to ogromnego kopa dla restauracji, oczywiście marketingowego. Nie wiem, co by było z Maliką, czy tak samo byśmy przetrwali i odnieślibyśmy sukces na naszym poletku trójmiejskim, jak żeśmy odnieśli, bo na pewno to był ważny element tego marketingowego całej historii. Natomiast sam Top Chef i to, że są kucharze z różnych bajek, no wydaje mi się, że to jest akurat element telewizyjnego show, że wybór poszczególnych uczestników programów jest wybierany pod kątem właśnie tego, żeby się bardzo różnili między sobą zarówno osobowością, jak i sposobem gotowania i postrzegania kuchni. I nikt nigdy nie wie, na ile dojście do finału dziwnej pani w dredach było elementem moich wyjątkowych zdolności kulinarnych, a na ile dziwnej osobowości innej, odbiegającej od większości, tak? Więc ja lubię myśleć o tym, że gotowałam najlepiej i najsmaczniej prawie, poza moim przyjacielem Martinem, który wygrał wtedy tą edycję, ale prawda jest taka, że jest to jednak telewizja i o tym nie należy zapominać. No i a na czym polegał ten casting? Czy oni właśnie bardziej pytali o pani historię? Nie, gotowaliśmy. Było gotowanie, oni sprawdzali. Tak, na pierwszych castingach to normalnie wszystko się odbywało tak, że musieliśmy coś ugotować, musieliśmy coś opowiedzieć o kuchni, o sobie, ale były te wszystkie elementy, które wpłynęły na to, że poznali nas i od strony technicznej, czy my faktycznie będziemy mogli coś zaprezentować potem na ekranie, no bo jednak to wszystko faktycznie tam nie ma ściemy, tam my faktycznie gotujemy, faktycznie jest zadany czas, który widzowie potem oglądają, tutaj tu nie ma dubli. To nie jest po prostu. Czyli te wszystkie rzeczy są dla was zaskoczeniem, tak? Że oni tam te smaki, na przykład umami, tak. Że tego się tam nie zna. Są zaskoczeniem, inaczej nie mogłaby być zbudowana cała ten dramatyzm historii, który dla widza jest najciekawszy. To, że komuś coś nie wychodzi, że ktoś nie wie, co zrobić, że wymyślił sobie jakieś danie, ale nie ma do tego produktu, że są nerwy między zawodnikami, w jakiś sposób się też uwidaczniają. To wszystko buduje tą atmosferę ciekawą i ma wpływ na oglądalność. Więc to wszystko jest, no ale no fakt, że trzeba umieć gotować, żeby być w takim programie, znać produkty, żeby być w programie, więc ta baza, jeśli chodzi o umiejętności, była sprawdzana. No właśnie, a czym jest ta baza umiejętności? Takich, nie wiem, 5 rzeczy, które każdy kucharz musi znać, wiedzieć. Technicznie, gdybym ja robiła testy na kucharzy, których nie robię, w tej chwili ostatnio robiłam testy na kucharzy, jak zatrudniałam sobie tutaj zespół, to był maj, kwiecień i restauracje były zamknięte, czyli nie można było zrobić tego, co normalnie się robi, kiedy się zatrudnia człowieka do kuchni, czyli zabrać go na tak zwany dzień próbny, żeby wspólnie z nami pogotował, zrobił obiad dla staffu tak zwany, który daje nam pojęcie o tym, czy ta osoba ma smak, bo niezależnie od tego, czy zrobi na ten obiad mielonego, czy spaghetti, to jednak po prostu musi to odpowiednio doprawić i zrobić. No i tu mówię, no i jak ja teraz mam, skąd ja mam wiedzieć? Ja spojrzę w oczy i będę wiedziała, czy ta osoba umie gotować? Nie będę wiedziała. I tu właśnie ten pomysł z Top Chefa trochę mi przyszedł, że przygotowałam takie czarne skrzynki,
z różnymi produktami i powiedziałam, to są wasze produkty i gotujemy z tego i zobaczymy, co wymyślicie. I to było bardzo fajne. Bardzo stresujące dla tych osób, które przyszły gotować, ale dla nas, dla mi i mój zespół, który właśnie z tamtej Maliki tutaj przeszedł, pozwolił na to, żeby poznać tych ludzi i sposób ich myślenia o gotowaniu, bo to, co jest najważniejsze, to żeby mieć pomysł w ogóle. Bo oczywiście technicznie no, umieć wybalansować danie, tak? Żeby to jest tak, że robimy jakiś sos. Robimy sos z przepisu. Mamy przepis, każdy z nas korzysta z książki kucharskiej. Z jakiegoś powodu z tego samego przepisu zrobi 5 osób i każde danie smakuje inaczej. No powód jest taki, że przyprawianie, doprawianie ostatecznie zależy od nas i my musimy wyczuć ten balans smakowy i dać głębię danej rzeczy. I można zrobić to tak, żeby to wciągało, a można zrobić tak, że to będzie płytkie i nijakie. I to jest właśnie to, co różni prawdziwego kucharza od kogoś, kto po prostu gotuje, żeby zaspokoić swój głód. Tak, jak jest dokładnie napisane. Tak, tak. No więc ja sama jestem autorką książki kucharskiej jednej, więc mi było bardzo ciężko pisać tam szczegóły co dotyczące doprawiania, bo dla mnie z jednej strony doprawianie jest czymś bardzo indywidualnym, bo jeden lubi bardziej słone, drugi mniej słone. I ten brak, to przesolenie jest złe, ale niedosolenie nie jest takim wielkim grzechem, bo to już jest indywidualne. W tej chwili dużo osób chce się zdrowo odżywiać i nie nadużywać soli. Ale wyciągnięcie głębi, nie wiem, z pomidora chociażby jest bardzo istotne w daniu, bo pomidor ma w sobie tyle umami i tyle smaku, które odpowiednio podgrzane i długo podgrzewane daje, uwalnia smak. Jeżeli to zrobimy umiejętnie, to potem nie musimy dodawać tak dużo soli. A propos jeszcze przypraw, bo to mnie też interesuje. Napisała Pani książkę przyprawy. A czy ma Pani taką wiedzę, jak to wygląda tak na co dzień w polskich domach? Czy Polacy używają wielu przypraw, czy raczej sól, pieprz, kminek, majeranek i na tym kończymy? Myślę i chcę w to wierzyć, że w tej chwili już naprawdę używamy wielu przypraw. Czego dowodem chociażby jest właśnie ta firma, z którą ja współpracuję, od której kupuję przyprawy, bo to jest, no nie wiem, czy mogę użyć tej nazwy, ale oni mieszczą się w Żukowie i mają taki sklep od kilku lat już w tej chwili. I Żukowo, no to jest przecież no jednak miasto pod Trójmiastem, a wiele osób je zna w tej chwili, jeździ tam po te przyprawy, mają ogromny wybór. Mają kilka rodzajów wanilii, kilka rodzajów takich przypraw, które są używane w kuchni. I no skoro ten sklep przetrwał tyle lat, to nie tylko dlatego, że Malika tam robi zakupy. Faktycznie ten no ponieważ no wzrosła duża świadomość. Duża Malika dzisiaj. Tak. Ponieważ wzrosła nasza chęć gotowania, nasza świadomość już tak wielokulturowości kuchni, no to gotujemy coraz więcej, więc wydaje mi się, że tych przypraw też jest coraz więcej. A czy w kuchni takiej staropolskiej były bardziej obecne przyprawy? Bo to też gdzieś kiedyś bardzo, słyszałam, bardzo, że... bardzo, bardzo. No kuchnia staropolska była przeobfita w przyprawy. Ogólnie historia przypraw jest taka, jeśli chodzi o Europę, że największy boom na przyprawy był w średniowieczu. Wtedy za sprawą tak naprawdę Wenecji te przyprawy zaczęły krążyć po całej Europie. Znaczy, ogólnie oczywiście za sprawą Arabów, ale jeżeli chodzi już o bardziej takie naprawdę rozpropagowanie tego po świecie, to potem Wenecja, bo oni po prostu to kupiectwo mieli tak rozwinięte, że z Egiptu sprowadzali przyprawy i potem rozwozili je po Europie. No i stanowiły o bogactwie tak, poszczególnych domów, czy używało się tych przypraw, czy nie. No i to było średniowiecze. Jak minęło średniowiecze, to już nastąpił odwrót od tych przypraw. I dwa kraje tylko używały bardzo intensywnie tych przypraw. Na przykład we Francji używano głównie gałki muszkatołowej, cynamonu, tylko kilku. A kuchnia polska za sprawą tak naprawdę jeszcze tych najazdów, które były osmańskich i takich różnych historycznych naszych przyległości, bardzo długo utrzymywała bardzo przyprawową kuchnię. I te najstarsze polskie książki kucharskie, które w tej chwili zostały przez wydawnictwo Muzeum w Wilanowie, Pałacu Wilanowskiego wydane, one zawierają w sobie właśnie to bogactwo przypraw i są szefowie kuchni, które odwzorowują te przepisy. I tam począwszy na jakąś jajecznicę z szafranem i cynamonem, poprzez różne inne rzeczy z limonami, karczochami i tak dalej, one są bardzo obecne. Ta kuchnia pałacowa, dworska oczywiście obfitowała w przyprawy i odtwarzając dzisiaj jakieś dania kuchni staropolskiej, gdzie wiadomo, że potem nastąpił chwila takiego zafascynowania kuchnią francuską za sprawą naszego ostatniego króla poniatowskiego, a potem zakończyła się historia starej kuchni polskiej, bo Polska poszła pod rozbiory i po prostu nie funkcjonowała ta kuchnia. No więc tak, właściwie do czasu potem współczesnych już międzywojennych no tej kuchni nie było, ale
przed zaborami nasza kuchnia obfitowała w przyprawy. Zresztą pokażemy to, bo w grudniu nasza malikowa kuchnia właśnie weźmie na tapetę kuchnię staropolską i będzie można poznać super, ale przyprawową. Trafiłeś z tym pytaniem teraz. Kuchnię polską. Ja tak chciałabym jeszcze się odnieść do tych programów w zasadzie. Wspomniała Pani o Top Szefie. Co było tam takim największym wyzwaniem podczas tych odcinków? Największym wyzwaniem tak naprawdę, no oczywiście przetrwanie tego i zapanowanie nad stresem, który generuje taki program, to było najważniejsze, bo w ten sposób można było zapanować nad tym, co się dzieje i w jaki sposób z niektórych konkurencji wyjść, bo te konkurencje były bardzo różne i zaskakujące i często takie... Trzeba było naprawdę trochę pokombinować, nie zawsze chodziło tylko o gotowanie, czasami trzeba wybrnąć było z jakiejś sytuacji, żeby wyjść obronną ręką, trzeba było po prostu przemyśleć, jak to zrobić, żeby nie trafiło na mnie, tylko na kogoś innego na przykład, wręcz tak trochę złośliwie, więc trzeba było też głowy po prostu używać, ale moim zdaniem największym wyzwaniem nie było to, co się działo w Top Szefie, tylko jak wykorzystać Top Szefa po Top Szefie. To dla mnie było najważniejsze i od początku sobie założyłam, że Top Chef to jest chwila i to jest wszystko, co się dzieje w telewizji, to jest bardzo ulotne i jak się skończy, to tak naprawdę może nic dla nas nie oznaczać. Niezależnie od tego, czy się wygra, czy się po prostu było uczestnikiem, to plusem tego dla mnie było to, że była pierwsza edycja, więc pierwsza edycja zawsze jest najważniejsza, bo najbardziej się osadza w pamięci ludzi. A ja chciałam to osobiście wykorzystać do tego, żeby zyskać jak najwięcej dla swojej restauracji. A że restauracja to ja, no to w ten sposób musiałam to wykorzystać dla siebie. I od początku to sobie zaplanowałam, przeprowadziłam, dokonałam i wykorzystałam, bo uważam, że zrobiłam to dobrze. A teraz mi się nasunęło, bo też poprosiłyśmy na mediach społecznościowych, żeby osoby, które nas odbierają, zadawały pytania, bo wcześniej ogłosiłyśmy, kto będzie naszą gościnią. I jedno z tych pytań mi się teraz nasunęło, to Madzie, jakbyś mogła zadać. Pozadała je moja mama zresztą, która też słucha naszego podcastu i bardzo lubi gotować. I zadała takie pytanie. Czy fantazja, doświadczenie, wiedza i pasja wystarczają, żeby gotować, a raczej piec? Myślę o słodkich wypiekach, bez korzystania z przepisów z dokładnie podaną gramaturą, proporcjami. I też do Pani pytanie, czy idzie Pani w tej kwestii na żywioł, robiąc to intuicyjnie? No to nie ukrywam, że jest akurat moja pięta achillesowa tutaj. Mama celnie trafiła w moją najsłabszą stronę, bo akurat pieczenie, po pierwsze uważam, że jest bardzo trudne. Dużo kaprysów tutaj jest, jeżeli chodzi o właśnie temperaturę, no bo pieczenie to jest bardzo ogólne stwierdzenie, ale w ogóle no jak myślę o pieczeniu, to myślę albo o chlebie, albo o tym, albo bardziej o słodkich wypiekach i podejrzewam, że tutaj to ta osoba miała na myśli. Więc uważam, że desernictwo i słodkie wypieki niestety są bardzo aptekarskie i tutaj iść na żywioł jest bardzo trudno, bo niewiele przepisów pozwala na taką zupełnie fantazję i interpretację. Dlatego jest mi chyba z tym tak nie po drodze, bo ja z kolei bardzo trudno mi się trzymać przepisów i lubię je tworzyć sama, lubię je zmieniać, lubię je dostosowywać do mojego nastroju i pogody za oknem. Jeżeli chodzi o desery i pieczenie i desery bazujące na czekoladzie na przykład, no to już jest zupełnie inna bajka. To jest apteka i to nie tylko w proporcjach, ale jeszcze właśnie w tym wilgotności powietrza, w temperaturze pomieszczenia. No to też są bardzo ważne. Sama uczestniczyłam, bo to, że tego nie przepadam za robieniem tego, nie znaczy, że tego nie umiem albo nie robię, więc uczestniczyłam w różnego rodzaju szkoleniach, również cukierniczych. Stąd mogę powiedzieć, że wiem, że tego nie lubię, bo naprawdę te ramy, których to nas wstawia, powodują, że czuję się trochę zniewolona. Więc jeżeli chodzi o taką bezpośrednią odpowiedź na to pytanie, które było zadane, to uważam, że nie możemy dać popuścić wodzy fantazji. Musimy się trzymać bardzo ściśle receptury. I to jest jednocześnie piękne w tym chyba i niektóre osoby dlatego w tym się odnajdują, że właśnie kreatywność tak, jeśli chodzi o smak, ale nie wiem, no albo wygląd, tak, stworzenie czegoś, ale jednocześnie bardzo precyzyjna powtarzalność, jeżeli chodzi o recepturę, która sprawia, że za każdym razem ten smak jest identyczny. A czy byłaby Pani w stanie przekazać radę, jakąś jedną radę młodemu człowiekowi, który dopiero zaczyna realizować się właśnie w kuchni?
i marzy o tym, żeby zostać kiedyś szefem kuchni? Dla mnie to, że już marzy o tym, to jest bardzo dużo, bo ja uważam, że wizualizacja i dążenie do celu to jest coś, co stanowi podstawę tego, żeby to zrealizować. Jak przychodzą ci młodzi ludzie do nas do pracy właśnie, to ja pierwsze pytanie, które im zadaję, czy oni naprawdę chcą być kucharzami. Bo miałam kiedyś okazję przemawiać do takiego zespołu właśnie gastronomika, który przyszedł na jakąś konferencję i byłam poproszona o zrobienie prelekcji na temat budowania kariery szefa kuchni. I pierwsze pytanie, które im zadałam, to kto z was chce zostać szefem kuchni? I z grupy tam 60 paru osób, chyba z 3 osoby podniosły rękę. Co świadczy o tym, że ta motywacja jest jednak najważniejsza, że jeżeli w ogóle chcemy o tym myśleć, no to najpierw naprawdę tego chciejmy i budujmy sobie tą wizualizację w głowie. A druga, taka już bardziej praktyczna, to po prostu, nie wiem, smakujmy wszystko i uczmy się jak najwięcej nasze podniebienie. Jeżeli nasze podniebienie w dzieciństwie i w dorosłym życiu nie popróbuje różnych smaków, to nie będziemy w stanie ich odtworzyć. I bardzo ciężko jest odtwarzać autentyczne smaki, jeżeli nigdy nie mieliśmy do czynienia z nimi. Ja u siebie w Malice robię warsztaty kulinarne, przynajmniej robiłam ich dużo, dopóki się tu nie przenieśliśmy. I to, co dla mnie jest ważniejsze od receptur, które przekazuję osobom uczestniczącym w warsztatach, jest to, żeby każdy spróbował na każdym etapie dania, które powstaje. Bo to, co zapamiętamy, sprawi, że odtwarzając to danie w domu, będziemy mogli je naprawdę smacznie przygotować. Też dziękujemy, że mogłyśmy gościć w tym pięknym wnętrzu, w tych ciepłych kolorach. I aż mi burczy w brzuchu, już coś czuję, że w sobotę tutaj trzeba będzie wpaść na jakieś Czuję, że to była trochę taka podróż po różnych rejonach. Bardzo mi miło było rozmawiać z wami i mam nadzieję, że trochę zachęty dla osób, które chcą zostać kucharzami, przekazałam, że nie jest to coś takiego bardzo trudnego, ale na pewno rozwijającego. Dziękujemy za wysłuchanie 6 odcinka podcastu 8.16. Zapraszamy was za 2 tygodnie już kolejne. Pamiętajcie, żeby utrzymać z nami kontakt. Jesteśmy na mediach, jak zwykle na mediach społecznościowych. Na Facebooku, na Instagramie. Margarita. Ta margaritka zawsze dobrze wchodzi. Ser się ciągnie, a wy się nie ociągajcie, tylko subujcie. Dobra, no to wszystkie lajki mile widziane. Heja, do usłyszenia. Do usłyszenia, pa.